Cześć, ja jestem Anjon i przyszła dla mnie dzisiaj pora na otwieranie szardów. A okazje ku temu są, ponieważ mamy fuzję i samon rush, w którym zdobywamy również fragmenty do tej fuzji. Żeby zdobyć fragmenty do fuzji musimy osiągnąć próg 3150 punktów, co oznacza odpowiednik 6 sacredów i jeszcze trochę innych szardów. Te ostatnie 150 punktów można z powodzeniem zdobyć otwierając Mystery Shardy. Ale samo Rush to nie jedyna okazja do otwierania shardów. Mamy jeszcze dwa bardzo dobre inne eventy. Przede wszystkim progresywne szanse na doskonałych czempionów. Są to rewajwerzy i to naprawdę z górnej półki. Mamy Daches, mamy Paitiona, mamy Mighty Uko, jest Elva, jest też nasza ostatnia fuzja. Jeśli o mnie chodzi, ustawiłem na progresywnych szansach Duchess, aczkolwiek wahałem się, czy nie zdobyć drugiej kopii Angory. Jednak Duchess nie mam w ogóle i to przeważyło. Nie obraziłbym się również z Mighty Uko i z Elwy. Paitiona akurat mam, ale też bym się nie obraził. Epiki, które są do wyboru, też są bardzo dobre. Może Gorgorap nieco odstaje, jest świetny, ale przydatny głównie w początkowej fazie gry. No a oprócz progresywnych szans mamy jeszcze jeden doskonały event, czyli 1 plus 1. Jeśli trafimy legendę, drugą dostaniemy za darmo. I ten event w piątek i w sobotę działa na Ancient Shardach, a w sobotę wieczorem i w niedzielę działa na Sacred Shardach. Ja nagrywam ten film na 10 minut przed zakończeniem eventu z Ancient Shardami i długo się wahałem, czy w ogóle otwierać Ensięty ponieważ ich wartość w Summon Rush jest znikoma. Ostatecznie postanowiłem jednak otworzyć taką kontrolną dyszkę, a nóż-widelec coś uda by losować. Jeśli nie, nie będę głębiej tutaj sięgał do moich zapasów. Natomiast punkty do Summon Rush uzbieram otwierającej kredy za około 10 minut. I sprawdźmy, czy te 10 enchantów przyniesie mi szczęście. Zaczynam odepikanie źle. Ale dalej kolejny eping. I niestety nie miałem szczęścia. Także ja moje enchanty odkładam na półkę i wracam do Was za 10 minut, żeby otworzyć kredy. I mój plan jest taki, że otworzę przynajmniej 6, żeby zdobyć odpowiednią liczbę punktów w evencie. I jeśli nie trafię w tych 6 legendy, będę próbował dalej. Mam w sumie 9 kredów i mam nadzieję, że w tej liczbie uda się. Wylosować legendę i dostać drugą dodatkową. Jeśli chodzi o moje Merci na seikredy, to ostatnie 9 szardów nie przyniosło mi legendy, także za chwilę wejdę w Mercy, ale pamiętajcie, że Mercy na seikredy jest słabe. Szanse przerastają tylko o 2% z każdym kolejnym szardem otworzonym powyżej 12. Ok, zaczynamy otwieranie. Zaczynamy od epika. Jeśli chciałbym wylosować jakiegoś epika, to niechby to była Firgan Izabel, która jest Izbel, która jest potrzebna do fuzji Mikage. Kolejny epic, ultimate Galek. Dobry, na, dobry HP burner na początkujących kontach. Trzeci Sacred. O, to jest akurat dla mnie nowy epic. Zdaje się, że mam dla niego jakąś duszę nawet. Seeker, bardzo dobry epic. Zna znajduje swoje miejsce w kompozycjach Unkillable na Clan Bossa z demytą I... oho! To akurat jest świetny epic i co ciekawe też nowy. Do tej pory omijał moje konto. Royal Guard jest znany przede wszystkim z ataku max HP na wszystkich przeciwników. Myślę, że na Hydrze znajdzie miejsce w jednym z moich teamów. Na pewno go zbuduje. To jest epik, z którego się cieszę. I zobaczmy dalej. To już szósty Secret. Teoretycznie ostatni, ale jednak nie, ponieważ mamy kolejnego epika, tym razem słabego. Więc nie pozostaje mi nic innego. Jak spróbować szczęścia i mieć nadzieję, że w ciągu tych trzech secrets, które mi zostały, wylosuję legendę i dostanę drugą za darmo. Próbujemy. Jest! Jest, kto jest? Shamrock. Shamrock, czekamy na Daczes. O, coś ta Daczes tak dziwnie wygląda jak dla mnie. Tak trochę schudła. No cóż. Szemrok. Dobrze. Co ciekawe, na moim koncie Free to Play, które zarzuciłem z braku czasu. Również wylosowałem Szemroka i posłużył on za pięciogwiazdkowego kurczaka, więc zdaje się, że to była taka zemsta z zagrobu, jeśli o mnie chodzi. Aczkolwiek Champion nie jest taki zły. Myślę, że mógłby być użyteczny na hydrze. Wrzuca całkiem sporo buffów, może być też w kompozycjach z Sir. Spróbuję, spróbuję coś z niego wykrzesać. Takim miejscem, o którym myślę, to właśnie będzie Hydra, w którym mógłbym znaleźć zastosowanie dla niego. Ma Decrease speed na wszystkich, bardzo dobry debuff. No zobaczymy. I Crypt Kingral to jest dość ciekawy champion. On ma taką synergię z HP Burn i z Freeze. Bardzo mi przypomina mi to Epika Achaka. I może jakaś, jakaś kompozycja z nim by tutaj się znalazła. Tutaj mamy HP Burn na wszystkich przeciwników na trzech turach cooldownu, a ciekawe jest jego A3, kiedy jeśli Champion ma HP Burn na sobie, to wydłuża czas jego trwania do trzech tur i ta, ten efekt nie może być rezystowany. Oprócz tego umieszcza Freeze. Ciekawy Champion, stary Champion. Dostał bafa już dość dawno temu, zanim jeszcze zacząłem grać. Zresztą szemrok podobnie. Czy się cieszę? Hmm. No, zawsze to dwie nowe legendy. Zawsze to punkty w evencie. Nie będę otwierał więcej, aczkolwiek no, dacze, dacze kusi, ale nie. Zaczekam, zostawię szardy, ponieważ czeka nas Hirospad w tym w czasie trwania tej fuzji. Nie wiemy, co tam będzie. Prawdopodobnie będą świetne rzeczy, więc nie chciałbym wyzerować swoich sej a dwa sej bez mercy raczej bym żałował. Także moje otwieranie ja na dzisiaj zakończę. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że jeśli otwieraliście sej dostaliście coś dobrego, coś na co czekaliście. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. taste